Mija rok od potężnej eksplozji, do której doszło w porcie w Bejrucie. Wydarzenie to pogłębiło i tak trudną sytuację w Libanie. Liban to mały kraj, liczy 4,5 miliona mieszkańców. Ale przypomnijmy, że w trakcie wojny przyjął 800 tysięcy Palestyńczyków i około, są różne statystyki, od miliona do 2 milionów uchodźców z Syrii. Czyli na 4,5 miliona mieszkańców mamy około 2 milionów uchodźców. To generuje różne problemy, mówi dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Od kilku lat nie sprzyja także sytuacja ekonomiczna. Potężny kryzys doprowadził do skrajnej biedy wielu mieszkańców. Libańska waluta bardzo straciła na wartości. Oficjalny kurs wymiany to jest 1500 funtów libańskich za dolara, a czarnorynkowy 22 tysiące. Pensje są wypłacane po kursie oficjalnym, ale towary, wszystkie ceny poszły w ślad za kursem czarnorynkowym. Ludzi nie stać na zakup jedzenia i opłacenie mieszkania. Wielu z nich chce wyjechać z kraju. Mija też rok od olbrzymiej eksplozji w Bejrucie, która kosztowała życie setek istnień ludzkich. Polska, by pomóc, zorganizowała transport środków medycznych, środków czystości i mleka w proszku. Jeśli wszystko na to wskazuje, że dzięki życzliwości Wojska Polskiego w tym roku również uda nam się pod koniec sierpnia dostarczyć mleko w proszku, które jest bardzo potrzebne i bardzo na to czekają. Być może, jak wspomina ksiądz profesor Cisło, uda się także dostarczyć paczki żywności.